Ja Was bardzo serdecznie dzisiaj witam na naszym webinarze pod tytułem Dzień z życia online biznes menadżera. Na naszym dzisiejszym spotkaniu będziecie mogli właśnie zadawać pytania dotyczące biznesu online, mentorce naszego kursu online biznes menadżera, Ani Król. Aniu, czy mogłabyś nam coś powiedzieć o sobie, przedstawić się? Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Jestem Ania Król, pochodzę z Krakowa. Aktualnie przebywam w Gwatemali. Co mogę powiedzieć? Pracuję zdalnie od 2015 roku. Zaczęłam pracę jako freelancerka, wirtualna asystentka. Później pracowałam jako project manager, potem online business manager i w tym momencie jestem trenerem biznesu online. Współpracuję z freelancerami, z klientami indywidualnymi i też uczę właśnie umiejętności związanych z samozatrudnieniem, z pracą zdalną, z profesją właśnie online business manager i współpracuję z firmą Future Colors. No już to będzie czwarty rok, tak? Jestem od początku, od 2018 roku tutaj mentorką. Sprawia mi to wielką frajdę. No i nie mogę się doczekać, kiedy wystartujemy w przyszłym tygodniu z nową edycją naszego bootcampu. Dokładnie tak, Ania tutaj już była mentorką naprawdę ogromnej ilości osób na tym kursie właśnie, który wcześniej nazywał się wirtualna asystentka, a w tej chwili online business manager i pod skrzydeł Ani wyszło naprawdę wiele znanych już tutaj w takim świecie online wirtualnych asystentek, tak? Które po prostu po kursie taką pracę dostały. Ja się jeszcze przedstawię, ja dzisiaj jestem hostem naszego spotkania. Ja pracuję oczywiście we Future Colors, czyli w Szkole Programowania Online i Kompetencji Cyfrowych. W naszej szkole właśnie tutaj uczymy zdalnie, wszystkie nasze kursy są online, także nie trzeba tutaj rezygnować z pracy, nie trzeba rezygnować ze szkoły, żeby wziąć udział w takim kursie naszym. W ramach tego kursu są zajęcia na żywo pod okiem doświadczonych mentorów, takich właśnie jak Ania, która tutaj przed chwilą się Wam przedstawiła. A oprócz tego, oprócz takich zajęć grupowych z mentorem, macie również konsultacje indywidualne, czyli takie konsultacje jeden na jeden, podczas których możecie porozmawiać z mentorem, z mentorką, poradzić się o coś, dopytać o coś, co jest niejasne na zajęciach, lub po prostu dostać dawkę motywacji, także w zależności od tego, czego potrzebujecie, spokojnie możecie sobie z tego czasu skorzystać. Tutaj cały nasz kurs rozpoczyna się, tutaj mówię o kursie oczywiście online business managera, od tego, że ten kurs zakupicie, więc zachęcamy Was do tego, żebyście się zapoznali na naszej stronie internetowej, poczytali sobie o tym kursie i zobaczyli, czy to jest dla Was, a dzisiaj właśnie o tym będziemy z Anią rozmawiali. Aniu, ja tutaj od razu zadam takie pierwsze pytanie do Ciebie. Czym zajmuje się w ogóle online business manager? Jakbyś mogła nam powiedzieć? Jasne. Online business manager to jest taka, jak możecie sobie wyobrazić, taka prawa ręka właściciela biznesu online, tak? I też jest to właściciel swojego biznesu online w jednym, tak? Jest to taka złożona postać, złożona profesja. Jestem online business managerem, pracuję dla siebie, ale też pracuję z kimś, powiedziałabym może dla kogoś, ale bardziej tutaj dla klienta, który ma swój biznes online, tak? I będąc taką osobą, taką prawą ręką, jestem osobą, która wykonuje różne zadania związane z prowadzeniem biznesu online. I to może być wszystko związane z administracją, marketingiem, grafiką, też zdarza się księgowością, rekrutacją. Więc tutaj naprawdę jest duże pole do popisu i najlepsze jest to, że taki online business manager też może sobie wybrać tak naprawdę ten kierunek i ten obszar z zakresu biznesu online, więc może tylko i wyłącznie być w dziale marketingu, tak? Może być tylko i wyłącznie w kreowaniu strategii social media, może być to osoba, która rekrutuje innych freelancerów dla firmy lub też może być to człowiek orkiestra, który robi wszystko po trochu. Mm-hmm. No brzmi fajnie, szczególnie, że tutaj można poznać też wiele branż, prawda, przy okazji takiej pracy, więc też jest to, myślę, bardzo ciekawe. Ja też widzę, że tutaj na czacie jest kilka pytań, więc ja tutaj najpierw Ani zadam kilka pytań od siebie, a później oczywiście przejdziemy do tych pytań z czatu, więc na pewno nie denerwujcie się, że jeszcze tutaj nie czytamy, ale będziemy je później czytać właśnie i wszystkie pytania tutaj Ani zadamy. No dobrze, Ani, a w takim razie powiedz mi, jak wygląda taki typowy dzień pracy w tym zawodzie online business manager? Typowy dzień. To jest takie podchwytliwe pytanie, bo każdy dzień jest inny i to też jest fajne, bo naprawdę dużo się dzieje i można dużo się uczyć, ale jak sobie tak właśnie przypominam, jak może wyglądać taki dzień
właśnie z życia online business managera, to najczęściej jest to osoba, która ma przynajmniej dwóch klientów, dwóch, trzech klientów, bo najczęściej to nie jest osoba, która pracuje full time dla jednej osoby, tylko właśnie to są może dwie, trzy osoby, powiedzmy po kilka godzin tygodniowo. No i co, budzimy się i tak naprawdę tutaj od razu podkreślę, że taki online business manager, czyli freelancer, jest to osoba, która sobie wyznacza i kreuje dzień tak jak chce. Więc oczywiście możemy się obudzić rano, zjeść śniadanie i zacząć pracować, ale nie musimy. Możemy pracować wieczorami, bo tak nam się podoba, bo takich klientów wybieramy lub też klienci są w innych strefach czasowych. Ale powiedzmy, pracujemy w tych godzinach biznesowych, tak sobie wyznaczyliśmy. I co? Robimy, pracujemy kilka godzin w ciągu dnia, otwieramy nasz komputer, patrzymy na nasze zadania, patrzymy na nasze aplikacje do komunikacji, na przykład czy WhatsApp, czy Slack, czy też e-mail i patrzymy, czy są jakieś informacje, czy jakieś są e-maile, wiadomości od naszych klientów. Pierwsze to sprawdzamy, czy jest coś, co musimy zrobić teraz, jeżeli nie, patrzymy na nasze zadania, które sobie wyznaczyliśmy razem z naszymi klientami. I wykonujemy krok po kroku nasze zadania, tak? I w zależności od tego, z jakim klientem pracuję, co robię, pracuję kilka godzin, robię sobie przerwę wtedy, kiedy chcę, żeby sobie odpocząć. Jak mówię, tutaj mogę pomagać w administracji, w prowadzeniu skrzynki pocztowej, w rekrutacji innych pracowników. Co jest ważne, to komunikujemy się z naszym klientem w zależności od tego, ile godzin pracujemy z tym klientem. Powiedzmy, jeżeli pracujemy z kimś na dłuższą metę, kilka godzin dziennie, no to mamy do czynienia z tym klientem dość często, komunikujemy się, możemy też dzwonić, czy przez telefon, czy przez Skype'a, czy przez Zooma. I dużo się dzieje właśnie z zakresu komunikacji, tak? Czyli dostajemy informacje, z tą informacją możemy coś zrobić, jeżeli mamy takie kompetencje, jeżeli nie, szukamy innych osób, które mogą wykonać to zadanie za nas, lub też rekrutujemy te osoby, które na przykład mogą stworzyć stronę internetową, które zajmują się marketingiem, które coś potrafią, tak? To są jacyś profesjonaliści, też freelancerzy, więc tutaj naprawdę dużo się dzieje, dużo ciekawych rzeczy i naprawdę codziennie można się czegoś nauczyć, ale też jeżeli są osoby, które lubią rzeczy, które się powtarzają, też jak najbardziej są pewne motywy, które się powtarzają codziennie, jeżeli chodzi o życie właśnie takiego online business managera. Mm-hmm. No brzmi bardzo fajnie. Tutaj na czacie się pojawiło, pan Marcin napisał, że nie słyszy i nie widzi pan tutaj Ani, więc dajcie proszę znać tylko, czy dobrze nas widzicie i czy słyszycie na pewno Anię. Słyszymy, okej, okay, super. Aniu, no właśnie to, co powiedziałaś, że tutaj powiedziałaś o tym, że otwieramy komputer i patrzymy, na jakie mamy zadania, więc tutaj jak nie mam taki online business manager, to musi być osoba, która jest dobrze zorganizowana, prawda? Czy też tego takiego zarządzania sobą w czasie uczymy się na kursie? Czy to jest jeden z elementów właśnie tego kursu? Tak, tak. I tutaj wiem, że padło już pytanie właśnie, dlaczego zmiana tytułu. I właśnie tutaj uczę też kompetencji takich menedżerskich, takich zarządzania sobą i też zarządzania firmą, tak? I to jest bardzo ważne. Bycie zorganizowanym jest, no to jest taka umiejętność, skill, które po pierwsze da się nauczyć, jeżeli nie jesteśmy jeszcze zorganizowani, jesteśmy w stanie się tego nauczyć. Po drugie jest to rzecz, która jest wymagana od takiego właśnie online business managera, czy wirtualnej asystentki, czy wirtualnego asystenta, czy project managera. To jest bardzo ważne, ponieważ no, pracujemy tutaj sami, pracujemy z klientem, a tego klienta tutaj nie ma, tak? Nie ma osoby, menedżera, który stoi koło nas i może nas klepnąć w rękę i powiedzieć, hej, wracaj do pracy. My musimy być za to odpowiedzialni, tak? Więc ja uczę na pewno takich właśnie zasad organizacyjnych, zarządzania czasu, zarządzania zadaniami. Przechodzimy przez różne aplikacje, które nam w tym pomagają, bo ich jest kilka naprawdę bardzo fajnych. Będziemy mówić też właśnie o aplikacjach śledzenia czasu pracy, aby monitorować, gdzie ten czas nasz pracy ucieka lub też gdzie idzie, żebyśmy mogli po prostu śledzić to, jak pracujemy i później po jakimś czasie na pewno możemy przyspieszyć to tempo pracy, możemy robić rzeczy dużo szybciej, tak? Dzięki temu, że
śledzimy, monitorujemy i sprawdzamy, jak nam idą te zadania. Mm-hmm. A w takim razie kto się odnajdzie w tej roli online business managera? Dla kogo taka praca byłaby idealna? Po pierwsze dla osoby, która jest ciekawa życia, która lubi się uczyć, która lubi takie dynamiczne tempo, osoby, która lubi ludzi, to na pewno, tak? Jeżeli nie lubimy ludzi, jeżeli pracować chcemy tylko i wyłącznie indywidualnie, może to być zbyt dużo, ale jeżeli lubimy ludzi, lubimy z nimi rozmawiać, lubimy się komunikować, lubimy się uczyć od ludzi, jesteśmy otwarci na nowe doświadczenia, na nową wiedzę, jest to wspaniała profesja na to. Po drugie, dla osób, które cenią sobie wolność i elastyczność, cenią sobie to, że mogą pracować sami dla siebie, z kim chcą, gdzie chcą, jak chcą, za ile chcą, to na pewno. Więc tutaj jest duża wolność tego, co robimy i jak robimy. Tak, mhm. Też często właśnie naszymi kursantkami są właśnie mamy, które mają małe dzieci, które chcą być w domu, które chcą obserwować, jak dorastają ich dzieci i też w tym samym momencie chcą pracować, chcą zarabiać, chcą się uczyć, tak? Mhm. I myślę, że tyle. Mhm. Mm-hmm. No i też dla osób, które chcą podróżować, prawda? Bo też tutaj zdajmy, że jesteś na Gwatemali, jesteś takim żywym przykładem tego, że pracujesz i podróżujesz i zmieniasz sobie te destynacje i lecisz tam, gdzie chcesz, prawda? Mogąc cały czas pracować i mieć tam te fundusze na to, żeby właśnie realizować tutaj swoje pasje. No to a w takim razie jakie są... To na pewno. Mm-hmm. Mm-hmm. A w takim razie jakie są wymagania w stosunku do takiej osoby? Czy to, bo wspomniałaś już, dla kogo to jest, jeżeli chodzi o właśnie, komu już pasuje ten typ pracy, a w takim razie kto będzie się nadawał do takiej pracy? Kto by się nadawał? To jest osoba na pewno, która rozumie internet i obsługuje komputer. Tak? To są takie najważniejsze zagadnienia. Wiem, że większość z nas raczej posiada komputer lub tablet, i gdzieś tam obsługuje się wyszukiwarką Google, no ale to są takie absolutne minimum, które potrzeba mieć do tego, aby zacząć uczyć się tej profesji, tak? Czyli wiemy, jak wyszukiwać informacje w internecie, mamy swoją skrzynkę pocztową, wiemy, jak wysyłać e-maile, słyszeliśmy o social media, mamy media społecznościowe i chcemy się uczyć nie tylko ich po to, aby komunikować się ze swoimi znajomymi i wklejać zdjęcia, ale też, aby promować swoją własną markę już wtedy jako online business manager i też pomagać naszym klientom w promowaniu ich usług i produktów. Mhm. Ale wspominasz o tych wszystkich rzeczach, czy żeby przyjść na kurs do Ciebie, żeby się tego wszystkiego nauczyć, rozumiem, że nie trzeba jeszcze tutaj takich umiejętności posiadać, wystarczy obsługa komputera. Wystarczy obsługa komputera i oczywiście otwartość na naukę. To jest takie też to jest najważniejsze. Tak. No dobrze, a jakie korzyści w takim razie płyną z tej pracy zdalnej? Bo pracujesz zdalnie, to jesteś tutaj najlepszym przykładem. Jakie korzyści z tego płyną? Jakie korzyści? No to na pewno mogę realizować swoje marzenia. Jak już mówiłam, jestem w Gwatemali i podróżuję i odkrywam świat. Oprócz tego, jeżeli ktoś nie chce podróżować i możesz pracować z domu, z miejsca, które jest dla Ciebie komfortowe, z miejsca, które Cię inspiruje i motywuje, tak? Czyli nie musisz, nie wiem, iść do biura i wysłuchiwać plotek innych osób, jeżeli nie masz takiej ochoty. Możesz pracować też z kawiarni przy dobrej kawie. Oprócz tego dla osób, które chcą pracować same dla siebie, które cenią sobie niezależność, i te osoby, które też cenią sobie taki dobry zarobek finansowy, bo też można sporo zarobić, szczególnie jeżeli na przykład znamy jakiś język obcy, wtedy możemy sobie spokojnie zarabiać w euro, w dolarach, w funtach. No i tak naprawdę mieć no dużo wyższe zarobki niż w porównaniu z pracą taką na etat, tak? No i duża elastyczność. Niektórzy z nas mają zupełnie inny tryb pracy, niektórzy jesteśmy nocnymi markami albo lubimy pracować w weekendy, to my sobie ustalamy, kiedy pracujemy, jak pracujemy. Też na pewnym etapie naszej pracy właśnie jako freelancerzy też mamy tą wolność i możliwość wybierania sobie klientów, z którymi chcemy pracować, w sensie typów osobowości też, tak? Więc to też jest fajne, że nie będziemy pracować z kimkolwiek,
bo różne są osoby, różne są, różna jest etyka pracy i właśnie taki freelancing, czyli taka praca dla samego siebie, pozwala też wybór innych osób, z którymi chcemy pracować, tak żeby nam się miło, fajnie i przyjemnie pracowało. No brzmi to naprawdę bardzo, bardzo fajnie i zastanawiam się, czy są jakieś wady pracy jako freelancer? No na pewno są. Ja już to kiedyś o tym wspomniałam. Też dużo osób, które zaczyna pracę dla samych siebie, ma tendencję do tego, żeby pracować zbyt dużo, tak? Jeżeli nauczymy się zdobywania klientów i zaczną ci klienci przychodzić, nagle nam się uświadamia sobie, że o, możemy mieć na przykład 10 klientów, wtedy będziemy zarabiać miliony. I wpadamy w taką pułapkę pracoholizmu. I mi się to zdarzyło też, tak? Bo to jest taka, powiedzmy, no takie myślenie właśnie, że a dobra, popracuję sobie w sobotę, bo w sumie tak naprawdę nie mam nic do roboty, a potem się okazuje, że jesteśmy zmęczeni i przemęczeni, więc ja tutaj od razu mówię, taka przestroga po prostu, że nie powinniśmy pracować więcej niż 40 godzin tygodniowo, moim zdaniem, bo to jest taka praca rzetelna, tak? I też na pewno niektórzy z Was sobie zdają sprawę, że dużo osób, które pracuje na etat, tak naprawdę nie pracuje te 40 godzin, tylko może nawet 10. I tak naprawdę ten czas leci. Tutaj w przypadku pracy takiego freelancera, Twoja godzina pracy to jest taka prawdziwa praca. Więc to nie jest tak, że jak pracujesz 40 godzin, to sobie popracujesz dwie, tylko to jest takie 40 godzin. Więc no, jak tutaj zadajesz mi pytanie, jaki jest minus, to może być taki, że możemy zbyt dużo pracować i się przemęczyć. I wtedy nam się nie chce pracować. Więc o to chodzi, żeby fajnie zarządzać też swoją motywacją, swoim czasem i tak naprawdę no, naszym taką zdrowiem psychicznym. O, to też jest ważne. No właśnie, wspomniałaś tutaj o tych 40 godzinach. Czy ty pracujesz faktycznie tyle godzin tygodniowo? Czy to, jak to wygląda? Czy to jest mniejszy wymiar czasu pracy? Aktualnie nie. No, aktualnie pracuję kilka godzin tygodniowo. Nie wydaje mi się, że to jest więcej niż 20 godzin, bo tak akurat chcę. I też jakby moja praca jako, powiedzmy tutaj, konsultant, coach też jest dość dynamiczna i wiesz, pracuję bardzo dużo z ludźmi, to też gdzieś tam twoja energia idzie szybciej, więc jakbym miała pracować 40 godzin jako konsultant, to naprawdę byłabym przepracowana, ale najlepsze jest to, że każdy jakby ma swój, każdy jest inny i każdy ma inne gdzieś tam zasoby energetyczne. Spokojnie możemy też pracować 20 godzin tygodniowo i zarabiać dobre pieniądze. Możemy też pracować 30, 40. I najlepsze jest to, że jeżeli robimy to, co robimy w taki dobry sposób, klienci są zadowoleni, polecają nam nas do innych klientów, szybko możemy zwiększać nasze stawki za godzinę lub też za nasze pakiety, powiedzmy takie pakiety, czy 10, czy 20 godzin, które oferujemy. I wtedy po prostu zarabiamy więcej za godzinę, nie musimy tak naprawdę pracować te 40 godzin, tylko możemy pracować mniej, tak? Bo zarabiamy więcej. No brzmi to naprawdę bardzo fajnie, aż tutaj ma się ochotę rzeczywiście spróbować. No jakbyś mogła nam jeszcze powiedzieć w ogóle, czego się nauczymy na kursie? Bo tutaj mówimy dzisiaj właśnie o tym bootcampie, prawda? Online Business Managera. Z czego się składa ten bootcamp? Jakie ma tutaj moduły? Czego do końca się nauczymy i z czym wyjdziemy po kursie? Jasne, więc cały bootcamp składa się z trzech modułów. Mamy pierwszy moduł, który właśnie uczy tej profesji online business managera, drugi moduł jest z inną mentorką, która uczy Was wszystkiego na temat mediów społecznościowych, tego jak prowadzić konta, tego jak przygotowywać różne takie propozycje współpracy z klientami, więc to też jest bardzo ciekawy element. I na samym końcu jest znowu ja powracam z modułem freelancing. I tak, jeżeli chodzi o ten pierwszy moduł, to po prostu od początku do końca uczę tego, co właśnie taki online business manager będzie robił. I to jest wszystko od, jak już mówiłam, administracji, po aplikacje zarządzania projektami, po w ogóle zarządzanie projektami jako dyscyplina, śledzenie czasu pracy, tworzenie grafik, budowanie marki własnej po to, żeby siebie promować jako właśnie taki online business manager. Będziemy się uczyć trochę WordPressa, jak zarządzać treścią, wklejać informacje na stronę www. Będziemy się uczyć tego właśnie, jak tworzyć strategie marketingowe, jak tworzyć webinary, jak rekrutować inne osoby, jak zarządzać czasem swoim, jak być zorganizowanym.
Co jeszcze? No mnóstwo tego jest, bo mamy naprawdę sporo godzin ze sobą, dwa razy w tygodniu się spotykamy w półtorej godziny, plus konsultacje ze mną też są. I ten jakby drugi moduł to już jest z naszą drugą mentorką Zuzą, która właśnie pokazuje tajniki mediów społecznościowych, które dalej są w bardzo wysoki sposób wykorzystywane do tego, aby promować swoją markę lub też markę naszych klientów. No i na samym końcu, jak już mówiłam, freelancing, czyli to już tutaj taka, uczę takiej dyscypliny tego, jak zdobywać klientów, jak przygotowywać się do rozmowy z klientem, jak zakończyć rozmowę w taki sposób, żeby klient z nami chciał współpracować, jak pisać listy motywacyjne, jak przygotowywać wideo promocyjne i bardzo dużo o sprzedaży i pokazywanie się w internecie, takiej widoczności w internecie, bo to też jest taka dziedzina, która bardzo, która przeraża dużą ilość osób, a jest to też spora i ważna część swojego biznesu online, więc ja tego uczę od A do Z, właśnie tego, jak to przegryźć, przełknąć i pokazać się w internecie i promować swoje własne usługi. Mm-hmm. Tutaj też po kursie jest certyfikat, prawda? Otrzymujemy certyfikat ukończenia takiego kursu, prawda? To myślę, że to jest dodatkowa, fajna rzecz. Dokładnie. Przyszłych klientów, ale czy coś dostajemy też właśnie, czy jakieś portfolio na przykład tutaj też tworzymy podczas kursu, które możemy później pokazać już pracodawcy i zdobyć pierwszego klienta? Tak, tak, dokładnie. Wpadliśmy na pomysł kilka edycji temu, znaczy pomysł, to jest jakby wywodzi się z tak naprawdę z informacji zwrotnej naszych kursantów, którzy gdzieś tam powiedzieli, i to jest normalne, że tak jakbyśmy mieli też naszą pierwszą pracę, jest zawsze najtrudniej znaleźć pierwszą pracę, tak samo najtrudniej znaleźć pierwszego klienta. Więc jak znajdziemy tego pierwszego klienta, to klient się pyta, czy mam jakieś doświadczenie, czy mogę coś pokazać, prawda? Więc wpadliśmy na pomysł na to, aby po prostu stworzyć takie portfolio. Na zadanie, na zaliczenie pierwszego modułu jest takie studium przypadku, które ja zadaję, powiedzmy jakaś konkretna, konkretny przypadek jakiejś firmy czy osoby indywidualnej, która potrzebuje pomocy właśnie takiego online business managera. I też jakby tak stworzone są moduły, aby po prostu przerabiać krok po kroku to, co będzie wymagane podczas zaliczenia i to, co będzie pokazywane w naszym portfolio, tak? Czyli to są różne grafiki na social media, to jest analiza słów kluczowych, pisanie wpisu na bloga, to jest kilka różnych bardzo interesujących właśnie rzeczy związanych właśnie z pracą online business managera. Mm-hmm. A czy osoby, które na przykład znają nasz kurs wirtualnej asystentki, czy chciały przyjść na taki kurs, mogą też zapisać się na to szkolenie? Czy to jest ten sam tutaj zakres? W sensie osoby... tak, tak, dużo rzeczy się pokrywa, jeżeli chodzi właśnie o tą wirtualną asystę, więc jeżeli ktoś chce być wirtualną asystentką lub asystentem, jak najbardziej to jest kurs dla tej osoby, bo to jest, pokrywamy dokładnie to, co robi wirtualna asystentka czy asystent i dodatkowo uczymy się kompetencji menedżerskich, dodatkowo uczymy się tego właśnie, jak organizować firmę tak naprawdę online, taki biznes online. Więc wszystko się pokrywa, plus dodatkowe ciekawe rzeczy właśnie związane z byciem menedżerem po prostu. Mm-hmm. A czy zdarzyło się, że jakieś Twoje kursantki dostały już pierwszego klienta jeszcze na kursie, czy raczej dopiero po kursie ruszamy na rynek i szukamy tych pierwszych klientów? Zdarzyło się i zdarza się coraz częściej, że właśnie kursanci, kursantki zdobywają klientów już podczas kursu. W zależności od tego, jaką mamy dostępność i jak jesteśmy ukierunkowani na sukces, niektóre osoby po prostu mają tak zwane takie parcie, że zaczynają już szukać swoich klientów podczas kursu. Najpierw jest to, że po tym pierwszym module już mamy to portfolio stworzone, więc już wtedy możemy tak naprawdę zacząć pokazywać naszą pracę swoim pierwszym klientom. Więc jak najbardziej, jeżeli ktoś chce, może zdobywać klientów podczas już kursu. Super, no to naprawdę też fajna informacja. A też pomagasz tutaj na tych konsultacjach indywidualnych, na przykład właśnie podpowiadasz, jak pracować z takim klientem, czy też na przykład właśnie jak tutaj, gdzie go zdobyć, gdzie szukać zleceń, tego typu rzeczy również? Tak, więc takie rzeczy oczywiście omawiamy na zajęciach, ale jeżeli ktoś ma jakieś konkretne pytanie, możemy się umówić na konsultację indywidualną. Mamy fajnie, pięknie stworzoną nową platformę, która umożliwia nam właśnie takie konsultacje. Mogą to być też konsultacje grupowe, może być to konsultacja indywidualna, także jeżeli ktoś ma coś dodatkowego do omówienia, jak najbardziej jestem dostępna.
dla tych osób. Super, super. No dobrze, Aniu, dziękuję Ci. Przejdźmy teraz do pytań z czatu, bo tutaj widziałam, że troszkę tych pytań się pojawiło. I też oczywiście zachęcamy Was, nie wstydźcie się zadawać pytań. My tutaj jesteśmy dla Was, więc na wszystkie pytania odpowiemy. Jeżeli się jeszcze wahacie, na przykład, czy chcecie już zostać online business managerem, czy jeszcze może nie do końca jesteście przekonani, pytajcie. Ania Wam też tutaj rozwieje wątpliwości, wszelakie wątpliwości, także Ty macie niepowtarzalną szansę, żeby o to wszystko dopytać. Już przechodzimy do pierwszego pytania. Pytanie jest od Mariusza. Czy można na początku przebranżowienia się tutaj na online business managera łączyć pracę online z pracą stacjonarną? Jak najbardziej. Bardzo różne są strategie właśnie takiego przebranżowienia. Niektóre osoby robią all in, rzucam pracę i robię siebie freelancerem, a niektóre osoby wybierają, powiedzmy, bardziej łagodne przejście, czyli mamy normalną pracę na etat stacjonarną i po godzinach po prostu zaczynamy pracować nad swoją dodatkową, powiedzmy, profesją. Najlepsze jest to, że nasz kurs jest też po godzinach, zawsze to jest jakaś taka 18-19, więc spokojnie możemy zdążyć na zajęcia na żywo, jeżeli nie, to one są oczywiście nagrane. I jak najbardziej bardzo dużo ludzi to praktykuje i potem jak nam dobrze idzie, zdobywamy klientów, to wtedy możemy powiedzieć papa swojej pracy stacjonalnej, bo zaczynamy zarabiać nawet więcej niż byśmy zarabiali podczas właśnie tej pracy na etat. Mhm. Super. Pytanie od Barbary, czy tematyka kursu będzie dotyczyć również wdrożenia pracownika do organizacji? Jakby pracownika nie, tutaj raczej nie mówimy o pracownikach, ponieważ mówimy tutaj o kontrahentach, freelancerach, osobach, które są na kontrakcie. Ty jako osoba samozatrudniona nie jesteś pracownikiem jakby takim, jeżeli chodzi o taką definicję szczegółową, ale będę uczyć tego, jak rekrutować innych freelancerów do takiej firmy online. Mhm. Super. Alicja pyta, czy koniecznym jest założenie działalności gospodarczej, aby rozpocząć pracę? Niekoniecznie. Na początku moim zdaniem najlepiej zacząć nie przejmować się tym aż tak bardzo, tak do momentu, kiedy zdobędziemy takiego konkretnego klienta, który nam będzie dawał konkretne pieniądze. Wtedy oczywiście, jeżeli zaczniemy zarabiać jakieś konkretne pieniądze, warto i polecamy właśnie to, aby założyć swoją własną działalność i to nie jest jakaś trudna sprawa, więc moim zdaniem takimi rzeczami nie należy się bardzo przejmować na początku. Później jak najbardziej no, zaczynają pieniądze spływać na nasze konto, więc oczywiście nie chcemy mieć problemów ze skarbówką i wtedy tak, wtedy trzeba założyć swoją własną działalność, ale jak mówię, na początku należy przejmować się innymi rzeczami typu właśnie co chcę robić, jak chcę robić, jak mogę zrobić tego pierwszego klienta. Też są różne inne tak zwane takie skróty. Jest firma, która się nazywa UseMe. To jest polska firma, z którą można współpracować w taki sposób, że one odpowiadają, powiedzmy, prawnie. Są takim pośrednikiem między klientem a nami, więc wystawiamy fakturę między... Oni wystawiają fakturę tak naprawdę, bo to jest działalność gospodarcza naszych klientów, a my płacimy im jakąś, powiedzmy, odsetek tego, tak? I to wszystko, wszystko fajnie, prawnie działa. Więc są różne metody na to, aby po prostu gdzieś tam to wszystko miało ręce i nogi i prawnie działało. Czyli na początek, na spokojnie, najpierw zdobądźmy klientów, a później będziemy się martwić o tą działalność, tak? Możemy tutaj, jest kilka opcji, żeby bez tej działalności jeszcze zacząć. Iga pyta, czy opcje pracy są tylko z bardzo dobrym językiem angielskim, czy po polsku również można pracować? Jak najbardziej. Jakby ja tutaj przede wszystkim uczę, jeżeli chodzi o rynek polski, ale jeżeli ktoś zna język angielski lub niemiecki lub chiński, to zawsze może pomóc w naszej pracy, aby po prostu mamy większe możliwości zdobywania klientów globalnych, ale głównie tutaj mówimy o kliencie polskim. Mhm. Czyli spokojnie ten język polski wystarczy, żeby ten zawód online business managera, tę rolę pełnić. Super. Ja Wam teraz w ogóle opowiem jeszcze też o tym samym kursie, bo tutaj Aniu wspomniałaś, że kurs jest 2 razy w tygodniu, 1,5 godziny trwają zajęcia na żywo w grupie pod Twoim okiem. Ty tutaj przekazujesz wiedzę zgodnie z programem kursu i są też konsultacje indywidualne, czyli takie konsultacje jeden na jeden z Tobą.
podczas których można sobie porozmawiać, zapytać o coś, co było niejasne, tak, skonsultować jakieś zadania klientów, czy cokolwiek innego potrzebujemy, to jest ten czas dla Ciebie i dla kursanta. I te zajęcia takie grupowe na żywo, w jakich godzinach się odbywają? Zazwyczaj są to godziny wieczorne, prawda? Czy tutaj dzisiaj pewnie 18, tak? Tak, 18-19, tak, półtorej godziny, więc najczęściej po prostu kończymy pracę, współpracę koło 20-30. Czyli na spokojnie możemy skończyć swoją pracę, tak? Jeżeli mamy pracę, dopiero otworzyć laptopa, usiąść i uczyć się, przyswajać tą wiedzę, którą tutaj się dzielisz, nie rezygnując z tej pracy. Tak jak Wam tutaj wyświetlam informacje o samym kursie. Kurs tutaj rusza 11 kwietnia, ta nasza najbliższa edycja. Kurs trwa 10 tygodni i jest to intensywny kurs, prawda? Tutaj też warto dodać, że ten bootcamp jest tutaj intensywny i naprawdę sporą dawkę wiedzy tutaj dostarcza. Uczycie się na naszej autorskiej platformie, o której właśnie to już Ania wspomniała. Na tej platformie macie materiały szkoleniowe, dołączacie do lekcji właśnie na żywo i do konsultacji. Możecie napisać na czacie, czy do mentora, do mentorki, czy do swojej grupy po prostu, więc też jest fajne, myślę, że ta społeczność się tworzy, prawda, że jest ta grupa osób, które też tak samo jak Ty chcą pracować w taki sposób, więc możecie wspólnie się wspierać i pytać się wzajemnie o mnóstwo rzeczy. Tutaj też możecie obejrzeć nagrania z lekcji, bo też to warto dodać, że lekcje są nagrywane, prawda, więc jeżeli ktoś nie może uczestniczyć w nich w takich godzinach konkretnych, kiedy zajęcia się odbywają, to może sobie takie nagranie odtworzyć na przykład w weekend czy w godzinach porannych, więc tutaj na spokojnie jest w stanie sobie ten materiał przyswoić. Tutaj też wysyła się zadania do sprawdzenia, więc tak naprawdę tutaj zyskujecie to, że macie Anię, która jest praktykiem i od już dobrych kilku lat taki zawód wykonuje, wie jakie tutaj są, co się może przytrafić takiemu online business managerowi, prawda, w tej pracy, szczególnie na początku, i tą wiedzą właśnie tutaj z Wami się dzieli, więc jest takie mocne, naprawdę mocne przygotowanie dla Was, żeby właśnie zostać takim online business managerem, no i przede wszystkim móc robić to, co chcemy robić, tak? Czyli właśnie tak jak Ania mówiła, ta wolność, prawda? To, że możemy czy podróżować, czy zostać w domu z dziećmi, czy robić to po prostu, na co mamy ochotę i w takich godzinach, jakich mamy ochotę, i pracować z kim chcemy, z kim mamy ochotę. Tutaj jeszcze widzę, że jakieś pytania się na czacie pojawiły od Magdaleny. Czy znasz, Aniu, przypadki osób, które zostały wirtualną asystentką? Sekundkę. Wcześniej pracując w zupełnie innych branżach. Tak, większość osób mają zupełnie inne profesje, tak? Czy to są osoby, które są nauczycielami, czy pracowały w banku, czy nie pracowały. W ogóle to nie ma tak naprawdę większego znaczenia, tak? Jakby to przebranżowienie szybko przychodzi, bo uczymy się dużo, więc to nie ma naprawdę takiego tutaj znaczenia. Bo tutaj zaczynamy od zera, prawda? Też warto dodać, że tutaj ta obsługa komputera to jest coś, co musisz umieć, ale jakby tutaj spokojnie wszystkich innych rzeczy się nauczysz na kursie. Alicja pyta, jak szybko należy się zapisać na kurs, żeby mieć gwarantowane miejsce? Studiuję dziennie, więc najbardziej pasuje mi ten termin wakacyjny, lipiec, październik. Zastanawiam się, kiedy się zgłosić na kurs, żebym nie przespała. No tutaj, Alicja, myślę, że najlepiej będzie, jak napiszesz do nas maila na hello@futurecolors.com i tutaj dasz znać, że właśnie jesteś zainteresowana taką edycją, to myślę, że tutaj pomogą Ci, zapiszą, czy tam zaznaczą to, że jesteś zainteresowana właśnie takim terminem, bo tutaj zapisów, że tak powiem, jeszcze na te wakacyjne terminy nie ma, tak? A nie wiem, wiesz, kiedy kolejna edycja rusza? Jeszcze nie wiadomo, prawda? Chyba? No jeżeli ta edycja następna rusza od przyszłego tygodnia i powiedzmy to jest 2,5 miesiąca od połowy kwietnia, maj, czerwiec, myślę, że jakoś tak w lipcu, koło lipca będzie. Myślę, że Alicja, tutaj warto, żebyś śledziła też nasze webinary, więc będziemy tutaj na pewno mówili, kiedy też zapisy będą, więc warto się na taki webinar jeszcze zapisać, na pewno przypomnimy Ci, jeżeli będziesz tutaj zainteresowana. Magdalena pyta. Całe moje doświadczenie to szkoła i praca z dziećmi, więc trochę się boi takiej dużej zmiany. Co byś jej, Ani, powiedziała, Magdzie? Proszę, Madzia, nie bój się. Jeżeli jest to coś, co Cię interesuje, nigdy nie jest za późno na to, żeby przejść taką większą zmianę. Właśnie taki bootcamp, taki coaching grupowy i też indywidualne konsultacje naprawdę dają Ci dużo czasu i wiedzy na to, żeby się przebranżowić i to robić razem z innymi osobami, więc czujemy się raźniej i też dzielimy się naszymi troskami i przemyśleniami, także jeżeli jest to coś, co chcesz robić w przyszłości i uważasz, że to jest przyszłość Twoja, warto po prostu iść w tą stronę, inwestować w siebie.
Dokładnie. Szczególnie, że te umiejętności, których nabywamy tutaj na kursie, są takie na tyle, wydaje mi się, uniwersalne, że nawet jeżeli później już nie chcesz być takim online business managerem, to spokojnie możesz pójść do pracy, na przykład właśnie, wiem, czy w social mediach, czy w wielu innych branżach, czy w administracji, czy w kadrach, to w zależności od tego, w czym się wyspecjalizujemy, jakby spokojnie jest to tak samo doświadczenie do przyszłej naszej kariery zawodowej, które możemy po prostu wykorzystać, prawda? Prawda, plus bardzo często jakby praca takiego online business managera to jest taka praca po środku, bo bardzo często osoby, które właśnie pracują jako online business manager, znajdują dużo pomysłów na to, żeby założyć swój własny biznes i pod te osoby szukają wirtualnych asystentek czy takich innych online business managerów, tak? Więc bardzo często kończy się to własnym biznesem po prostu. Super. Aleksandra jeszcze pyta, czy możesz, Aniu, wskazać, jakie branże korzystają z online business managerów? Czy często klienci korzystają właśnie z takich online business managerów w zakresie analiz biznesowo-finansowych? To są różne branże, naprawdę to jest prawie wszystkie branże już w tym momencie, tak? Od branży muzycznej, filmowej, banki, pośrednicy nieruchomości, osoby, które sprzedają produkty online. Oj, coś przerwało. Chyba dajcie znać, czy słyszycie Anię i widzicie. Nie, okej. Okay. To sekundkę, zaraz tutaj Ania na pewno do nas powróci. Aniu, był tu problem z tobą, z twoim tutaj wideo. Nie było cię widać ani słychać przez chwilę. Teraz chyba już nie widzicie Ani, prawda? W sensie już teraz całkowicie chyba tutaj wyrzuciło. Za sekundkę Ania wróci. Tak, ja wiem, że tutaj Ani nie widzicie, ja też Ani jeszcze nie widzę. Dajcie Ani sekundę, zaraz Ania na pewno tutaj do nas wróci. Też nie jest jakieś przeciążenie na linii. O, chyba tutaj się Ania ładuje, także za sekundkę powinna być. Dajcie jeszcze chwilkę Ani. Czasami tak jest rzeczywiście, jak pracujemy z domu, że z tym połączeniem jest różnie. Aneta, pytasz tutaj o powtórkę tego spotkania. Jak najbardziej tutaj na naszej stronie www.futurecollars.com, to jest w zakładce wydarzenia. Tam macie taką też zakładkę przeszłe wydarzenie i tam będzie właśnie ten webinar do obejrzenia. Także jak najbardziej będzie można tutaj to nagranie obejrzeć i wysłuchać jeszcze raz, jeżeli ktoś będzie taką miał potrzebę. Jak i wiele innych webinarów wcześniejszych również można tam obejrzeć. Jest też lekcja próbna z Anią, która jest tam do obejrzenia, także też zachęcam, żebyście się zapoznali. Aniu, nie było cię słychać ani widać, więc tutaj musisz powtórzyć. Okej. Jeszcze pytanie odnośnie tego, jakie branże, tutaj było pytanie, jakie branże korzystają właśnie z online business managerów i czy często korzystają właśnie w zakresie biznesowym, analiz biznesowo-finansowych. Okej, dobra, więc co powiedziałam? Powiedziałam, że tutaj naprawdę wszystkie branże, prawie wszystkie branże zaczynają korzystać z online business managerów. Bardzo często to są właściciele firm takich online, czyli to są osoby, które albo sprzedają produkty, albo usługi online z różnych dziedzin, ale jak mówię, coraz częściej to są firmy budowlane, to są medyczne firmy, to są dentyści, to są jest branża muzyczna, jak najbardziej branża analityczna, finansowa, słuchajcie, także nie ma tutaj jednej branży. Czy jak najbardziej jest taka możliwość, że tych analiz biznesowo-finansowych również tutaj korzystają te firmy. Okej, Roman pyta, jakich konkretnie usługi po kursie będziemy mogli oferować klientom? Jakich konkretnie? To są usługi... Jakiej cenie?
Tak, to są usługi z zakresu administracji firmy online, z zakresu marketingu i strategii marketingowej firmy online, z zakresu zarządzania projektami, z zakresu wirtualnej asysty, z zakresu zarządzania mediami społecznościowymi, też tworzenia strategii sprzedażowych, organizowania webinarów, organizowania spotkań online, co jeszcze? No i też tworzenie różnych grafik też, bo będziemy się uczyć właśnie tego, jak tworzyć różne grafiki właśnie dla celów marketingowych, więc tego jest dość sporo. Zarządzanie treścią, też tworzenie treści, treści marketingowych, treści na stronie, więc tak pokrótce właśnie te usługi. No to tak naprawdę jest szeroki wachlarz tych usług, tak naprawdę, naprawdę jest tego sporo, więc każdy coś dla siebie znajdzie. Też Ania, tu wcześniej mówiłaś o tej wyspecjalizowaniu się, prawda, że gdzieś też można też w konkretny jeden kierunek pójść, prawda, wyspecjalizować się na przykład w social mediach i tym się, prawda, zajmować. A ceny tutaj, Ania, to są oczywiście kwestie indywidualne, prawda, więc tutaj każdy chyba wycenia swoje usługi przez siebie, tak? Tak, każdy sobie ocenia indywidualnie, ale też uczymy tego, jakie są, powiedzmy, średnie krajowe, uczymy tego, aby nie zaniżać tych średnich krajowych, po to, aby właśnie osoby samozatrudnione nie pracowały za pół darmo, więc to jest takie minimum 55-60 zł za godzinę i ta stawka może się szybko zwiększyć, jak najbardziej, wszystko zależy od nas. Super. Barbara pyta, czy o coachingu biznesowym możesz jakąś książkę polecić ewentualnie? Czy znasz takie książki o coachingu biznesowym? O coachingu biznesowym? Książek akurat nie czytam, ale często słucham różnych podcastów, takiego na przykład pana jak Tony Robbins albo Gary Vee. To są osoby, które właśnie też mówią dużo o biznesie i też life coachingu i też o marketingu. Mogę też tutaj wpisać. To może zapisz faktycznie tutaj to imię, nazwisko. Super, super, fajnie, dziękuję Ci bardzo. Tutaj jeszcze Alicja pyta, czy orientujesz się, jeżeli chodzi o branżę, o takie zapotrzebowanie na online business managerów w branży zoologicznej? Bo tutaj Alicja pisze, że jest zootechnikiem, studiuje biologię, więc chciałabym móc jakoś to powiązać ze sobą i wykorzystać. Osobiście nie pracowałam nigdy z taką branżą, aczkolwiek nie widzę problemu w tym, aby znaleźć firmy, które zajmują się akurat tym zakresem i tą dziedziną, zobaczyć, czy mają jakiś biznes online i napisać do nich, czy nie potrzebują wsparcia, bo jesteśmy osobą, które ogarniamy, znamy biznes online pod bootcampie, plus jesteśmy wyspecjalizowane w tej dziedzinie, nie widzę problemu. To jest super połączenie, tak naprawdę w ogóle to jest specjalizacja, prawda, w jakiejś dziedzinie jest plusem, myślę, prawda, że tutaj, jeżeli pracowaliśmy w obsłudze klienta na przykład wcześniej, tak, czy obecnie pracujemy, to jest super rzecz, którą możemy wykorzystać później właśnie jako online business manager. Czy w księgowości, o której wspomniałaś, prawda, chociażby, też możemy spokojnie działać jak najbardziej. I jak najbardziej takie rzeczy robić. Super, naprawdę bardzo fajne tutaj pytania były na czacie, więc fajnie było, że tutaj udało się na to wszystko odpowiedzieć. Tak jak Wam powiedziałam, słuchajcie, najbliższa edycja jest 15 kwietnia, więc jeżeli ktoś z Was tutaj jest zdecydowany, chce z Anią się uczyć tego wszystkiego i tak naprawdę rozpocząć przygodę, bo można powiedzieć, jest to przygoda, prawda, w tym freelancing, takie bycie tutaj sobie samemu szefem jest naprawdę też przygodą i można naprawdę rozwinąć skrzydła i spełniać swoje marzenia. Ja tutaj na takim zielonym pasku macie przycisk więcej, czerwony przycisk więcej, więc jak klikniecie sobie ten przycisk więcej, to on przeniesie Was na naszą stronę internetową Future Colors, właśnie na stronę tego kursu, także wejdźcie sobie koniecznie, jeżeli jesteście zainteresowani, zobaczcie sobie, tam jest program kursu, który można sobie pobrać, zobaczyć, co w ramach tego kursu otrzymujecie. Tam też możecie zobaczyć sobie lekcje próbne. W zakładce wydarzenia macie również przeszłe wydarzenia, nasze webinary, które są właśnie z Anią. Ania też opowiada o tym wszystkim. Zobaczcie sobie również właśnie webinary z wirtualnej asystentki. Myślę, że też takie znajdziecie, bo to po części właśnie ten zakres tutaj się pokrywa. Mamy też lekcje próbne z Anią, więc Ania to na webinarach również pokazywała jakieś tam części tej wiedzy z tych wszystkich, z tego całego kursu. Także koniecznie, jeżeli jesteście zainteresowani, zobaczcie sobie te webinary, obejrzyjcie, poczytajcie. No i mam nadzieję, że się zdecydujecie i tutaj do Ani przyjdziecie na kurs i rzeczywiście pod jej skrzydłami będziecie mogli się uczyć i działać sobie właśnie jako freelancerzy. Super. Czyli
jeszcze jakieś może macie pytania, dajcie koniecznie znać jeszcze na czacie, czy coś może się tu pojawiło, może odnośnie samego kursu jeszcze macie jakieś pytania, jeżeli nie o freelancing, to może właśnie o sam kurs, może coś Was tu konkretnie jeszcze interesuje. Macie szansę jeszcze tutaj skonfrontować z Anią pewne rzeczy, więc jeżeli macie jeszcze jakieś obiekcje, czy jeszcze się wahacie może, czy warto, czy nie warto, to tu Ania chętnie Wam podpowie. Chyba nie ma pytań na to już więcej, także chyba wszystko jest jasne. Bardzo Ci, Aniu, dziękuję za to dzisiejsze nasze spotkanie. Dziękujemy Wam wszystkim również za obecność. Naprawdę świetne pytania tutaj też na czacie się pojawiły, także cieszymy się, że myślicie w ogóle o takim przebranżowieniu. Też są super, super historie właśnie, kiedy tutaj piszecie o tym, że wracacie na rynek pracy, na przykład tutaj widziałam, że ktoś chce wrócić dopiero po przerwie na ten rynek pracy. Czy właśnie pracując teraz z dziećmi, chcecie przebranżowić i pójść w tym kierunku, to są naprawdę świetne historie i takie historie właśnie lubimy tutaj we Future Colors, więc zachęcamy Was do tego, żebyście przyszli na kurs i z Anią właśnie uczyli się tego wszystkiego. No i ruszyli właśnie i zdobywali własnych klientów. Pozdrawiam Was serdecznie, no i życzymy oczywiście miłego wieczoru. Mam nadzieję, że do zobaczenia na kursie. Pozdrawiamy. Pozdrawiam, pa, pa, cześć. Dziękuję.